Dzień dobry, witam Was serdecznie, nazywam się Agnieszka Sienkiewicz, na co dzień jestem aktorką, mamą, chyba bardziej mamą, potem aktorką. A dzisiaj na zaproszenie Elle pokażę Wam, czego na co dzień używam, jeśli chodzi o kosmetyki i co mieści się, tudzież się czasem nie mieści w mojej kosmetyczce. To jest woda. Mam taki codzienny rytuał, że rano, zaraz po przebudzeniu, przemywam twarz lodowatą wodą. Usłyszałam kiedyś taką poradę od cudownej, niestety nie żyjącej już aktorki, Krystyny Sienkiewicz, że właśnie ta lodowata woda tak bardzo nas fajnie konserwuje i naciąga nam skórę, więc codziennie rano zaczynam od lodowatej wody na twarz. Przechodzę do lodówki i albo wyciągam kostki lodu, albo wyciągam takie cudowne coś, co zawsze trzymam w lodówce i tak jadę sobie po twarzy, to właściwie powinno się tylko w tą stronę robić, tak, bo to chyba tak chodzi o tę limfę. To jest marka Slap, bardzo fajnie mi tak tutaj otwiera ponownie oczy. Mam jeszcze coś takiego schłodzonego, to też jest zimne, wtedy nakładam na oczy, ku uciesze moich córek i tak sobie paraduję przez 10 minut. A więc tak, jak już schłodziłam twarz, to nakładam serum. To jest marka Caudalie, jestem dosyć sentymentalna, więc do tej marki też jestem dosyć mocno przywiązana. To jest francuska marka, która czerpie dobrodziejstwa z wody z winogron, dlatego te kosmetyki są tak szalenie nawilżające, takie bardzo łatwo też się wchłaniające i to jest to serum, które nakładam pod krem. To jest krem kaszmir też marki Caudalie. On ma wegański stymulator kolagenu. Lubię go bardzo za to, że super się tak rozprowadza i nie zostaje taka lepka skóra, tylko jest taka bardzo gładziutka, taka właśnie kaszmirowa, bardzo przyjemna i pięknie pachnie. Na co dzień nakładam taki podkład, bardzo delikatny. On się pięknie tak ze skórą scala i jest jednolity, więc nie ma żadnych plam. Dostosowuje się właściwie do naszego koloru. Jak mam już podkład nałożony, to potem używam różu w płynie, też marki Armani Beauty. Palcem po prostu na policzkach ciep robię. I ja lubię, jak kosmetyk spełnia kilka funkcji, czyli daję sobie na policzki, potem na powieki, potem na usta. A na koniec wjeżdża tusz do rzęs. To jest dla mnie bardzo ważny kosmetyk, właściwie mogłabym czasami tylko tusz do rzęs nałożyć na twarz. Pięknie wyciąga rzęsy, naturalnie. Nie cierpię mieć sklejonych rzęs. A jeśli chodzi o rzęsy, to tylko Wam powiem jeszcze specyfik na wzrost rzęs, który używam co 2-3 dni. Kerabionu używam od kilku lat. Jest w bardzo dobrej cenie. To jest chyba kosmetyk apteczny tylko, tak mi się wydaje. I on nie powoduje, że co jakiś czas rzęsy wypadają, więc te rzęsy są cały czas ładne i długie. Makijaż czasami dopełniam jeszcze tym kosmetykiem. To jest, słuchajcie, magiczna rzecz, ponieważ to jest cień do powiek. Ja nie używam na co dzień, ale to jest coś takiego w kremie, co daje palcem na powiekę, robię ciup i to delikatne daje połysk na powiece i można powiedzieć wtedy, że jestem już w pełni umalowana. Co jeszcze kocham i od czego jestem uzależniona, to są mianowicie pomadki do ust. Bardzo lubię tą marki Tisane, taka na miodzie, więc ona bardzo ładnie usta wygładza. Niestety używam pomadek za dużo, więc jakiś czas mam przesuszone usta i wtedy po prostu muszę miodem na przykład smarować. Pokażę Wam kosmetyk, który pokochałam. To jest marka Zoskin i to jest peeling. Ja kocham peelingi do ciała i do twarzy i to jest taki peeling, który po prostu jest tak drobny i jak trzemy buzię, no to powiem Wam trochę tak jakby papierem ściernym, ale ta skóra jest taka gładziutka, jest tak cudowna, jest no jak pupa niemowlęcia, więc to jest bardzo fajne. A, nie powiedziałam Wam o kremie pod oczy, ale krem pod oczy daję i rano, i na noc. To jest też krem marki Caudalie, Premier Cru. To jest krem, który ma taką konsystencję bardzo łatwo się rozprowadzającą i można go super mieszać na przykład z korektorem pod oczy. On daje taki lekki efekt rozświetlenia i z korektorem powoduje, że nic nam się tutaj nie roluje, nie wałkuje. Jeśli chodzi o perfumy, to po wielu latach wróciłam do tego zapachu, to jest Cartier. Lekko słodki zapach, ale nie ciężki, nie mdlący, tylko taki bardziej nawet na zimę niż na lato. Latem chyba wolę bardziej takie cytrusowe i kwiatowe. Uwielbiam saunę. Saunę z takim rytuałem sauna, lodowaty prysznic, sauna, lodowaty prysznic. To bardzo fajnie otwiera wszystkie pory, skóra jest taka bardzo chłonna wtedy wszystkich dobrodziejstw. Wtedy bardzo często używam takiego toniku, który pachnie czystą różą. To jest marka Bogna Skin, to jest polska marka. To jest tonik różany po prostu i ja tym psikam twarz i tym się otulam, bo to przepięknie pachnie czystą różą.
A jeśli chodzi o tonik, to jeszcze jedną rzecz mam. Spa dla twarzy. To fajnie utrwala makijaż, ale też jest oczywiście takim bardzo fajnym nawilżeniem intensywnym dla twarzy, więc to. I ostatnia rzecz to krem do rąk, ponieważ permanentnie gubię rękawiczki, nie używam rękawiczek do zmywania, więc mam przesuszone dłonie, jest zima, więc to jest taka podstawa, która musi być u mnie w samochodzie albo w torebce. Kawa w bardzo dużych ilościach. Od morza do gór, od morza do gór, na zmianę. Teatr. Kot. Psy! A, freudowska pomyłka. Psy. Bierzemy trzeciego psa właśnie przecież. Płasko, zawsze płasko. Nawet jakby się dało trochę bardziej jeszcze w ziemię, to by było płasko.